Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na trzeci odcinek z Gierasy Epickie Gdakanie. O naszych przesympatycznych kurkach, które przeżywają przeróżne przygody. No to play! Patrzcie, tak sobie rozwinęłam naszą drużynę, oczywiście troszeczkę sobie podfarmiłam surowców. O, że mamy na przykład naszego wspaniałego uzdrowiciela biskupa! Wow! W trakcie bitwy możemy kliknąć w jego umiejętność i dzięki temu wszystkie nasze kurczaczki dostają plus 42 do żyćka. Bardzo dobrym kurakiem jest nasz rycerz! A jakże, moi drodzy, jaki ma super mieczyk! Ojej! W każdym razie ma on umiejętność pasywną, która powoduje, że nasze kurczaki dostają 70 do fizycznych obrażeń. Także rewelacyjny bonusior. O, mamy naszego wspaniałego drwala. O, którego sobie wymiennie, moi drodzy, używam. O, z naszym górnikiem. A jakże, w zależności od tego, czy potrzebuję podfarmić sobie nasze drewienko, czy też na przykład złotko i kamień. I mamy naszego wspaniałego, rzecz jasna, kowala, dzięki czemu możemy sobie podfarmić jednocześnie i złotko, i drewienko, i rzecz jasna kamory. Ale ekstra, moi drodzy, patrzcie, nazbierałam sobie już 210 rubinków i 28 tych przepięknych diamencików, dzięki czemu możemy iść dalej porozwijać nasze postaci. Ojej! Zobaczymy, co tu jest? No pewnie, że tak. O, arcymag, a tutaj jest czerwony mag, który zadaje 100 obrażeń od ognia. Następnie mamy białego maga, który zadaje 100 obrażeń od błyskawic i mamy jeszcze czarnego maga, który zadaje 100 obrażeń od lodu. I takiego wspaniałego, rzecz jasna, arcymaga, który w ogóle dodaje nam super obrażeń. A jakże? Dobra, a co mamy jeszcze dalej? Wow, to będzie jakaś alchemia? O, czekajcie, co to jest? Naukowiec. Umiejętność pasywna. Wszystkie kurczaczki dostaną plus 10 do wszystkich cech? O, bardzo interesujące, nie sądzicie? Co tu jeszcze mamy ciekawego? O, nekromanta może przyzwać ducha. Wow! O, patrzcie, i wzrastają nasze obrażenia o 100 i z każdą kolejną bitwą plus 5 do obrażeń. Jacie, rewelacja! I mamy jeszcze alchemika. Ojej, kurcze pieczone. Jej, patrzcie, plus 50, 150, co ja gadam, nie 50, plus 150. Mamy procent, moi drodzy, do wszystkich tych surowców. Wow, rewelacja, ile on tego zbiera, rewelacyjny gość. I mamy jeszcze berserkera. O, niestety zbyt wiele nie zbiera surowców, ale kurczaki dostają plus 100 do fizycznych obrażeń. Rewelacja, o kurcze, wiecie co? Ten arcymag jakoś tak średnio mnie fascynuje, natomiast bardzo fascynująco brzmi nekromanta, o, a jakże, i jeszcze berserker, to też zdecydowanie coś wspaniałego, coś pięknego. No dobra, no to rozwijamy w takim razie. O, następnie, ile jeszcze tego potrzebujemy tutaj? O, mamy naszego nekromantę i mamy jeszcze alchemika i berserkera. O, stać nas na niego? No pewnie, że tak. Jak wyglądacie, koledzy? O, patrzcie, to jest nasz naukowiec. Tutaj mamy naszego nekromantę. O, tutaj mamy naszego berserkera. Może zamiast tego naszego, właśnie, ukochanego, wspaniałego rycerza użyjemy właśnie tego berserkera, jak sądzicie? No pewnie, że tak. Zaraz sobie jeszcze lepiej jakoś rozwinę tą umiejętność. No, zaraz zobaczymy, czekajcie. O, mogę sobie jeszcze naszego berserkera ostro podfarmić, ale ekstra. I oczywiście naszego uzdrowiciela, którego na pewno nie zamienię na nikogo innego. A tutaj ogólnie obrażenia, ale na razie nie będę tego rozwijać, ponieważ właśnie nasz wspaniały rycerz odpoczywa. A jakże, berserker jest znacznie lepszy, kochani. No dobra, idziemy w takim razie do bitwy. Wow. O, tralalalalala, rozwalamy. Surowce sobie zbieramy. O tak. O, ciebie sobie ominiemy, bo ty wywalasz tylko jakieś jabłka. Tą plazmę również. I co mamy dalej? Znowu ty? Kurcze pieczone. O, okej. Świetnie.
O, i mamy umiejętność naszego berserkera cudownego. Więcej sobie złotka pozbieramy. Świetnie, rewelacja. O, tak. To mi się podoba. Troszkę złotka i znowu mamy skałę. Bardzo ładnie, wszystko składnie, wszystko ładnie. O, świetnie. I plazma, przed którą się nie zdążyłam schować. Geniuszem być. O, ej, chciałam uzdrowić. Patrzcie, jaki golemas. O, on jest dość silny, moi drodzy. Czy uda mi się go pokonać? O, dalej, nasz wspaniały, rewelacyjny uzdrowicielu. Nie, tylko tyle żyćka mu zostało. No nic, kochani, możemy sobie coś rozwinąć naszego berserkera. Super, tak, świetnie. I idziemy dalej, go! Próbujemy jeszcze raz, teraz przynajmniej wiemy co i jak. Przed kim należy się schować. O, zbieramy surowce. O, tak. Uwaga, chowamy się. Papa, całusków 102, wstrętny nietoperku. Tak, pozbywamy się tych szczątków. To właściwie wymijamy je, nie pozbywamy się ich, tylko je wymijamy. O, uleczymy się nieco. A jakże. Zaraz będą skrzyneczki ze złotkiem. Tak, używamy naszego berserkera. O, świetnie. I kolejna skrzynka ze złotkiem. To mi się podoba. Tak, trochę surowców. Wow. No dalej, świetnie. I chowamy się. Zatrzymać się nie damy. O, świetnie wyglądacie moje kuraczki. Przepiękne. O, niestety, ale kabarety. Jeden kurak już padł, ale nie szkodzi, bo udało nam się pójść dalej. On też wyrzuca te piękne diamenciki, jak fajnie! Kolejny checkpointik, to mi się podoba. O nie, niestety nie udało mi się przed tą plazmą wstrętną schować, która wyrzuca tylko jakieś zboża, czyli ogólnie nic interesującego. O, przykro mi kurasku. Dobra, idziemy dalej w takim razie. O, wiem, że należy się tutaj schować. Papa, góro lodowa i ty golemiku niegrzeczny. Co mamy dalej? O, skrzynia ze złotkiem. To może być interesujące. O, następnie, o, skała. Świetnie. No to rozwalamy. Zatrzymać przez wstrętną skałę z przecudownymi rubinami i się nie damy. O, kolejna rewelacyjna skała. Troszkę może się uleczymy. O, właśnie tak. I mamy złotko. Dobra, damy sobie spokój z tym złotkiem. Z plazmą też. O, świetnie. Golemas. No cóż, trudno. Jakoś musimy sobie z nim poradzić. O, świetnie. No nie było tak źle. Nie było tak źle. Przydałoby nam się jakieś uleczonko, moi drodzy. O, juhu. Uda nam się przejść? Miejmy nadzieję, że tak. O, Jeszcze troszkę. Wow, udało się! I dreptają sobie dalej. Co by tu wybrać, moi drodzy? Może te domki? Domki, jak sądzicie? Domki? Czy dalej idziemy w jaskinie? Domki! Mam już dość tej ciemnicy, moi drodzy! O, jak tu ładnie. Rewelacja, świetnie. O, i mamy na dzień dobry drzewko. Bardzo ładnie. Trzy kuraczki zostały tylko. Trzy kuraczki, nie buraczki i mamy drzewko. Zbieramy jabłuszka. To nie było nawet trudne. O, skrzynka ze złotkiem. Brawo, brawissimo. Możemy się schować przed wstrętnym wrogiem? No nie bardzo. Wow, on klejnociki wywala. O, chyba będzie warto, moi drodzy, sobie troszeczkę zaraz podlewelować nasze kuraczki. O, co my tutaj mamy? Może to? Może tego nekromantę rozwiniemy troszkę? O, jak sądzicie? No pewnie, że tak. I wymienimy zaraz tego nekromantę. O, blacksmitha. Odpocznij sobie nasz wspaniały kowalu. Póki co. A my idziemy dalej. O, jesteśmy tutaj. Moi drodzy, jak daleko już udało mi się zajść. Świetnie. O, drzewko rozwalamy. Zatrzymać się nie damy. Zbieramy drewienko. Wow, jaki duszek. Duszek, łakomczuszek. I idziemy do skrzyni ze złotkiem, rzecz jasna. Pięknie. O, dobra. Teraz używamy naszego berserkera i rzecz jasna umiejętność naszego cudownego nekromanty. Wow, ile pięknych kryształków. Eno, miałeś ich uleczyć.
uzdrowicielu. Wow. On też wywala kryształki. Świetnie. O, całkiem sporo tych kryształków. No. Ledwo zipią nasze kuraczki, nieboraczki. Schowamy się. Przecież możemy się schować. Dlaczego ja tak zawzięcie walczę? Pa, pa, pa. Całusków 102. Aż ta umiejętność uzdrawiania nam się troszeczkę zregeneruje, to dobrze by było się trzymać tak trochę na uboczu, nie sądzicie? O, kurczę. Jaki wstrętny... O nie, jeszcze raz, musimy spróbować jeszcze raz. Co sobie rozwiniemy? Rozwiniemy sobie, kochani, oczywiście uzdrowionko, berserkera. O, i jeszcze raz uzdrowionko. Wow, ile tego uzdrowionka możemy rozwinąć? Rewelacja, widzieliście to? No, prawie niezwyciężone będą nasze kuraczki. Nieboraczki, już nie takie nieboraczki, moi drodzy. Okej, no to play. O, dobra, drewno zawsze się przydaje. O, to jest umiejętność bierna, zdaje się, bo nie mogę w to kliknąć. Cały czas jest włączona, moi drodzy. O, dobra, pora uzdrowić nasze biedne kuraczki, nieboraczki. Dobra, chowiemy się przed wstrętnymi wrogami. Co to za jakiś dziwny fioletowy pies? Z mieczem na dodatek. O, koleżko. Zaraz sobie z tobą poradzę. Mam nadzieję, że sobie poradzę. O, drzewko. Dobra, drzewko. Możemy rozwalić. I jabłuszka mniamuśne. Superaśnie, Blue Jay, naśnie. Znowu ty. Przed tobą się schowam. Okej, okay, użyjemy naszego berserkera. Tra la 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 la. Na drzewko, na drzewko. Świetnie. Ciebie też ominę. O, chyba niezbyt dużo mamy już tej niestety osłony. O, uzdrowimy się. Nie ma takiej potrzeby. O, idziemy dalej. No nareszcie, przeagreście, moi kochani. Jak daleko uda nam się zajść, mamy kolejny checkpointik. Pora uzdrowić nasze kuraczki, nieboraczki na drzewku. Jej, udało się, w ostatniej chwili można powiedzieć. Co dalej? O nie, znowu ty. O, to bolało, odbiły się nasze kurki od jego brzuszka. Jakie fajne ma wyłupiaste oczy. Taki zdziwiony, że nie ma z nami żadnych szans. Tra-la-la-la-la-la. O nie, przydałoby się uzdrowionko. Jedna kurka już padła. Nekromanta. Niestety. O, dajesz radę, nasz uzdrowicielu wspaniały. O nie, został tylko uzdrowiciel, który właśnie próbuje się uporać z drzewkiem. Nie ma co, nie ma co. O, chyba nie da rady. Jaki twardy ten pień. Ojej, ojej. Zakręciło mu się w główce, biedaczek. No cóż, moi drodzy, ja sobie jak zwykle w tą gierasę trochę pofarmię, rzecz jasna, i oczywiście wrócę do was w czwartym odcinasie. A tymczasem chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć, kochani, i do usłyszenia.